To może ja zacznę. No jesteśmy, myślę, zadowoleni, choć też nie w pełni, ale no to jest proces. Chcemy w ten sposób nakręcać się takimi meczami. Chcemy, żeby nasz zespół tak wyglądał, czyli jest odważny, gra w piłkę, jest intensywny w defensywie, gra dużo wysokim pressingiem, zna zasady małe i duże, które chcemy realizować. I myślę, że dzisiaj byliśmy po prostu dobrzy w realizowaniu swojego planu na mecz. I zabrakło nam niewiele. Graliśmy na boisku lidera i nie mamy się czego wstydzić. Z klatą do przodu wychodzimy stąd, bo mieliśmy naprawdę kilka dobrych momentów, parę sytuacji. Zabrakło takiej kropki na D. Myślę, że tak będziemy wyglądać z meczu na mecz. Zaczniemy regularnie punktować i piąć się w górę w tabeli. Dziękuję. Na pewno z mojej strony jest ogromny niedosyt. Przyjechaliśmy tutaj bez kompleksów na boisko lidera, ale wiedząc, że jesteśmy w stanie ich pokonać. W przebiegu meczu na pewno szanujemy sobie ten remis. Tak jak trener powiedział, to jest pewien proces, który zaczął się po przejęciu stanowiska pierwszego trenera przez trenera Tomczyka. My widzimy ten proces, widzimy, jak realizujemy zadania na boisku. I wydaje mi się, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Oczywiście nie ma co popadać w hura optymizm. Dzisiaj tylko jeden punkt, ale myślę, że na boisku lidera musimy sobie szanować ten punkt, dopisać do tabeli. No i teraz skupiamy się już tylko na meczu u siebie. No na pewno Kalisz jest drużyną zorganizowaną, która zjeżdża szybko pod piłkę, zamyka przestrzenie w polu karnym, pierwszą, drugą strefę. Nie ma tam za dużo miejsca na to, żeby coś w tym polu karnym, kolokwialnie mówiąc, wcisnąć. My mieliśmy plan na ten mecz. Przede wszystkim zajmujemy się sobą pod aspekty przeciwnika. Jest to dobrze zorganizowany zespół, intensywny, dobrze prowadzony, więc na pewno nie jest prosto tutaj wykreować sytuację, tym bardziej cieszymy się, że kilka tych momentów w trzeciej tercji na połowie przeciwnika mieliśmy i niewiele zabrakło, żebyśmy tam mogli pokusić się o gola. Na pewno myślę, że nie jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. Jesteśmy też dużym klubem z tradycjami kibicowskimi i piłkarskimi, więc to nas do czegoś zobowiązuje. Mamy też zawodników, którzy potrafią nawiązywać grę kombinacyjną, są kreatywni jakościowi. Nie chcę tutaj mówić indywidualnie, uważam o całokształcie. Brakowało trochę tam może taktycznych jakichś aspektów, które dodaliśmy dla rozwoju tego zespołu. A jeśli chodzi o takie już stricte rzeczy detaliczne, myślę, że może trochę za szybko wgrywaliśmy piłkę w pole karne. W niektórych momentach mogliśmy jeszcze pograć w bocznym sektorze, może jeszcze poszukać wejścia w pole karne poprzez małą grę. To oczywiście sobie jeszcze zobaczymy. Może troszeczkę brakowało jeszcze pazerniejszego wejścia większej ilości osób, szczególnie w pierwszej połowie w pole karne naszych dziesiątek. Może też tak na gorąco wydaje mi się, że po prostu dobrze jest zamknięta ta pierwsza strefa w polu karnym przez stoperów Kalisza i trochę piłki wstecznej, może uderzenia po długim, kolokwialnie mówiąc, w niektórych sytuacjach. Były też takie momenty, że po prostu z tyłu głowy masz taki lekki hamulec, że masz ten punkt, jesteś w sytuacji, jakiej jesteś i nie pójdziesz na box to box. I też było widać, że my w tamtych momentach troszeczkę szanowaliśmy ten punkt. I też dobrze, bo mieliśmy takie mecze, że nie dowoziliśmy w takich meczach nawet punktu.
Więc tam wtedy też, jeśli poszlibyśmy jeszcze odważniej, bo u siebie z Olsztynem poszliśmy po wszystko i szliśmy cały mecz po wszystko, nie było tego hamulca, dominowaliśmy, a tutaj mieliśmy z tyłu głowy, że jest to niebezpieczny zespół i też punkt jest cenny.